Witamy Państwa gorąco i serdecznie na konferencji prasowej Grupy Inicjatywnej Referendalnej o odwołanie burmistrza miasta i Rady Miejskiej w Nizicy. Proszę Państwa, na początku chciałbym powiedzieć tylko, że zebraliśmy już wystarczającą liczbę głosów popierających to referendum już w sobotę, ale zbieramy dalej. Biuro jest otwarte do jutra, do godziny 16:00. Natomiast najprawdopodobniej będziemy jeszcze zbierali podpisy aż do soboty, tak żebyśmy mieli troszeczkę więcej tych głosów, aniżeli jest to wymagana liczba, żeby ewentualnie zabezpieczyć ewentualne pomyłki, żeby nie okazało się, że ileś tam głosów zabrakło. To po pierwsze. Po wtóre, chcielibyśmy Państwu dzisiaj przedstawić trzy podstawowe powody, dla których ta Rada i ten burmistrz powinny być odwołane. Dostaliśmy tutaj nawet dwa listy kierowane bezpośrednio do mnie, nie bardzo wiem dlaczego, ale na Plac Wolności 13, pod którym kiedyś mieszkałem, a właściwie tutaj najwyżej, dotarły do nas dwa listy. Nepotyzm w Nizickiej Oświacie przekroczył granicę zdrowego rozsądku. Opisane są nazwiska, kto, kiedy, komu, jak i za co przydzielał mieszkania, funkcje, stanowiska i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego w szczegółach rozwijał. Myślę, że Państwo sobie, dziennikarze i telewizja, poradzicie, sprawdzając te szczegóły. Przede wszystkim dotyczy to pani Sawickiej, jego syna, Kamila. Wymienieni tutaj są jeszcze Małgorzata Sawicka, Michał Sawicki, Kamil Sawicki. Jak to komuś dano mieszkanie za stanowisko dyrektora, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyszedł jeden list też bardzo ciekawy do mnie. Pan się tutaj przedstawia jako zbowidowiec. Jeśli pan chce, pisze ten pan, żeby pańska matka straciła pracę, to nie wiem, jaką pracę, bo moja mama pracuje społecznie. Także nie bardzo to rozumiem, ale jeśli chcę ja, żeby ona to straciła, a w ogóle mnie wysyła do psychiatryka i gdzieś tam jeszcze. To takie dwa listy przyszły tutaj do biura. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o powody, dla których ta Rada powinna być odwołana i ten burmistrz, to przede wszystkim nepotyzm, czyli załatwianie stanowisk tylko i wyłącznie dla swoich, despotyzm, czyli pan burmistrz, jak też wszyscy radni, sami zastraszają, przestraszają, straszą ludzi i tak naprawdę robią, co chcą. Zresztą mówią nawet, że i tak komisarz wyborczy odrzuci wniosek o referendum. Oni już wiedzą z góry, że odrzuci, co nie bardzo rozumiem. To jest jakby kolejny powód. Natomiast jest jeszcze bardzo ważna rzecz, która tutaj została zrobiona średnio. Chciałbym powiedzieć, że za ostatnie 10 lat na pewno Rada Miejska za to zapłaci, ale trzeba będzie zwrócić mieszkańcom bezprawnie zawyżone czynsze. 10 lat to dużo, ale tak wygląda odpowiedzialność, cywilna i będą musieli za to zapłacić. Dlatego, że bezprawnie wprowadzali podwyżki czynszów, bez wypowiedzenia tych czynszów. Powiem więcej, nawet zarządzeniami pana burmistrza czynsze zostały podwyższane, co już jest kompletnym kuriozum, bo ja rozumiem, że pan burmistrz ma prawo do obniżania czy też podwyższania wartości czynszów w zależności od uprawnień, które mu przysługują również z ustawy, natomiast nie ma prawa ustalenia wysokości, czyli stawki tego czynszu. To jest kolejna sprawa. Następną sprawą jest zupełne bezprawie, że żadne akty prawne, które są wydawane przez miasto i gminę Nidzica, nie są konsultowane z żadną organizacją społeczną. Z żadną. Co najmniej 4 ustawy zobowiązują do opiniowania aktów prawnych i dopiero wtedy można nie uwzględnić tej opinii. Natomiast musi być to poddane opinii i 30 dni jest na to, by organizacje społeczne, w szczególności związki zawodowe, miały prawo wypowiedzenia się co do opinii. I dotyczy to wszystkiego. Nie ma żadnego opiniowania podatków zarówno w mieście, jak i na wsi. Nikt się nie pyta ani
rad sołeckich, ani też rad mieszkańców, czy kogokolwiek z mieszkańców, czy oni się na to zgadzają, czy to jest uzasadnione, czy nie. A kolejną sprawą jest, że tak naprawdę uchwały przechodzą jednogłośnie, prawie jednogłośnie, bo 17 za, 18 za, 19 za, w zależności od tego, ile jest osób na sali, jedna ewentualnie jest przeciw. I nawet są takie głosy, że tak, są przeciw, ale i tak potem głosują za. To jest kolejna sprawa. Natomiast najsmutniejszą, jak sądzę, dla wszystkich mieszkańców tego miasta i gminy, jest fałszerstwo wyborcze zarówno poprzedniej kadencji, jak i w tej. I to jest jeden z najbardziej, nie wiem jak to określić, proszę Państwa, ale z najgrubszych zarzutów, fałszerstwo wyborcze, kupowanie głosów, rozwożenie wódki po domach. I to zarówno w tamtej kadencji, w pierwszej kadencji pana burmistrza i tamtej rady, jak i w tej. Są tutaj świadkowie, którzy będą ewentualnie wypowiadać się w tej sprawie. Natomiast bardzo przepraszam Państwa, ale to jest pełnomocnik drugiej grupy referendalnej, to jest pełnomocnik pierwszej grupy referendalnej. Pan Andrzej Nikowski, a tutaj pan Zbigniew Kopeć. To jakby te podstawowe. Mamy jeszcze wiele innych zarzutów, które będą postawione również w obwieszczeniu. Ale trzeba by tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Myśmy przejechali tą całą gminę wszerz i wzdłuż. Krzywda ludzka wylewa się drzwiami i oknami. I trzeba powiedzieć, że ośrodek pomocy społecznej, który tutaj funkcjonuje w mieście, to nie jest ośrodek pomocy społecznej. To jest ośrodek ucisku społecznego. To jest ośrodek ucisku społecznego. Nikt nie pomaga ludziom, którzy rzeczywiście potrzebują tej pomocy, tylko pomoc trafia w ręce zupełnie osób nieuprawnionych. To jest przerażające. Bo jeżeli ktoś dostaje 50 zł na przykład, a przysługuje mu zasiłek tak naprawdę albo okresowy, albo stały nawet, no to jeżeli on dostanie 50 zł, a zbierając wszystkie dokumenty i dojeżdżając tutaj na przykład, żeby ten wniosek złożyć, wyda więcej niż te 50 zł, to ja przepraszam bardzo, ale te 50 zł nawet nie rekompensuje jego kosztów. Są tacy, którzy podjeżdżają ponoć Mercedesami nawet, ze złotymi pierścionkami w futrach i biorą po 700. Więc rzecz jest kuriozalna wręcz, powiedziałbym. Poza tym jeszcze pani dyrektor wraz ze swoim zespołem tak zwanym przybocznym nie tylko nie wykonuje ustawy o pomocy społecznej, ale wręcz ją wypacza. Powiem więcej, wyrzuca się z domu na ulicę ludzi, robi się z nich bezdomnych, potem się ich wywozi do ośrodka dla bezdomnych, niszczy się ich meble, następnie wywozi się ich na leczenie i to, no tutaj jest szczególny przypadek, w dniu wydania orzeczenia przez sąd nieprawomocnego wyroku uniemożliwia się człowiekowi nawet złożenie wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem, by można było wnieść apelację i wywozi się go gdzieś do Mionczyna. Później przewozi się go do szpitala na detoks, czyli 7 dni mija, nie można złożyć wniosku o wydanie postanowienia z uzasadnieniem, nie można wnieść apelacji, a kiedy ten człowiek wraca, okazuje się, że już jest za późno. No jest, to jest po prostu draństwo. To jest barbarzyństwo. To nie jest działanie pomocy społecznej. To jest po prostu barbarzyństwo. Są też inne przypadki, że na przykład próbuje się z kogoś zrobić alkoholika tylko dlatego, żeby pozbawić go pracy, a na jego miejsce wprowadzić kogoś innego. Takie przypadki można by mnożyć. Natomiast to, co się dzieje na wsiach, jeśli chodzi o pomoc społeczną, jest wręcz tragiczne w swoich skutkach. Chciałbym jeszcze wspomnieć również tutaj te tak zwane budynki, czy też mieszkania socjalne. Proszę Państwa, wrzuciło się ludzi do mieszkań socjalnych, tam zrobiono ogrzewanie elektryczne i w miesiącach zimowych ci ludzie mają wydać 900 zł miesięcznie na światło. Ja się tylko pytam, skąd oni mają to wziąć? 900 zł. W tych mieszkaniach jest zimno. Tam dzieci drżą po prostu. Natomiast nie ma żadnych szans, żeby ktokolwiek im pomógł. Nie ma pomocy dla nich, nie ma dla nich środków, bo oni mieszkają w mieszkaniach socjalnych. Jeżeli któreś dziecko korzysta z obiadów, to mu się to wlicza do dochodów. No, proszę Państwa, byście Państwo pojechali. Są tu dwa takie budynki socjalne. Zresztą kolejny jest jeszcze na ulicy Sienkiewicza, ale tutaj na Moniuszki i na Żeromskiego. Proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Niech ktoś tam zajrzy do środka. Jak ci ludzie mieszkają? Te warunki są, urągają wszelkim prawom do życia w godności.
Proszę po prostu tam pojechać i to sprawdzić. A teraz chciałbym, żeby się tutaj wypowiedzieli panowie, którzy chcą potwierdzić te fałszerstwa wyborcze. Jest pan Andrzej Lewandowski z ZAUS i jest tutaj pan Skorupski z Zagrzewa. Chciałbym, żebyście państwo zapytali, jak to wyglądało, zarówno poprzednia kadencja, jak i obecna. Proszę bardzo, może pan, panie Andrzeju. Sam przedstawię, jak miał przebieg wyborów, chociażby ostatniej kadencji. Przyjeżdżano samego rana osobowym samochodem marki Passat. W bagażniku trzymano skrzynkę wódki i samego rana proponowano po 40 zł, żeby zagłosować na wybranych przez siebie kandydatów. Po czym szło się z taką osobą do lokalu wyborczego. Wchodzono do kabiny wyborczej, wkazywano gościach, na którego należy zagłosować i w obecności przedstawiciela sztabu wyborczego danej grupy został oddawany głos. W późniejszych godzinach oczywiście, gdy stwierdzono, że już w danym okręgu wyborczym jest odpowiednia ilość głosów na danego kandydata, płacono po 20 zł bądź pół litra wód. A jakiego kandydata chodzi? Chodzi tu o Radę Miejską i chodzi o naszego burmistrza. Ale jeszcze chciałem przerwać konkretne nazwiska, czy to na całą tą wódkę proponowano za wybór wszystkich kandydatów obecnych, bo tam była lista, weszły osoby konkretne z listy. Konkretne nazwiska pan może powiedzieć? Ja bym tutaj proponował, żeby nie wskazywać na to. Nie, dlatego gdybym sam brał udział w tym incydencie, może bym powiedział, odważył się podać nazwisko. W każdym bądź razie mogę przedstawić sporo świadków o zaistnieniu takiej sytuacji. To nie jest tak, że to ja sobie wysłałem z palca, czy też może pan tu przewodniczący grupy referendalnej nakłonił mnie do tego. Nie. Również nasuwa się pytanie, dlaczego akurat teraz o tym mówię i odważam się o tym mówić. Otóż nie miałem wcześniej możliwości może działania na rzecz czy społeczeństwa wiejskiego, czy w ogóle brania czynnego udziału w tym, co się dzieje w naszej gminie. Oczywiście do tej pory też tego nie robię, bo zajmuję się utrzymaniem rodziny. Byłem zmuszony do wyjazdu zarobkowego poza teren naszej gminy. Skłoniło mnie to właśnie pomoc naszych urzędników. Ja od roku 98 pracowałem poza granicami naszego miasta i województwa. Od trzech, czterech lat jestem już na terenie tutaj obecnym. Pracuję w tej chwili też tu już na terenie naszej gminy. No i o tym, co słyszę i obserwuję, co się dzieje, że nie są dopuszczane wszelkie inwestycje związane ze zmniejszeniem bezrobocia w naszej gminie. Troszeczkę to porusza, tym bardziej, że mam również dorosłych dzieci, które są na, po prostu na bezrobociu. A pan też został przekupiony i pan zagłosował w tej formule, o której pan opowiada? Proszę pana, mnie próbowano, ale może jeszcze wrócę do samych wyborów. Gdy wszedłem do lokalu wyborczego, nasi mężowie zaufania tak spisali się cudnie, po prostu mieli, naprawdę zaufano im, że potrafili dopełnić swoich obowiązków. Bo na moich oczach, proszę państwa, pokazywano, mało że były kabiny wyborcze, przy samym wejściu do lokalu stał stolik po prawej stronie, gdzie po prostu podchodzono i masz tu skreślić. Po wyjściu łapano następnych, łapano takich, którzy zobaczyli, może jest to brzydkie stwierdzenie, że złapano kolegów, którzy troszeczkę wypici byli, ale w ten sposób się ludzi, no niestety, jeszcze bardziej niszczy. No. Nie robi się nic w tym zakresie, żeby pomóc tym ludziom, tylko jeszcze bardziej upodlić ich. Także odważyłem się i wcale nie mam zamiaru tego żałować. Podejrzewam, że w jakim stopniu mojej odwadze, że zgodziłem się wypowiedzieć w tym temacie,
będą naciski, żeby pewne konsekwencje co do mojej osoby wyciągnąć. Być może będą naciski do pracodawcy, żeby mnie z pracy zwolnili. Zresztą wiadomo, co się dzieje w naszej gminie. Boże, w skrócie może tylko tyle, co mam w tej chwili do powiedzenia na temat ostatnich wyborów. Dlaczego pan nie chce powiedzieć nazwisk, skoro są tak poważne zarzuty i chcą państwo organizować referendum? Proszę pana. Czy ja mogę? Bardzo przepraszam, ja chciałbym tutaj odpowiedzieć. Czy ja mogę jeszcze dokończyć pytanie? Tak, bardzo proszę. Czy to sugeruje, że cała rada głosy ta obecna za wódkę, czy a może to osoby, które nie weszły do rady? Chcemy nazwiska. Są osoby, które weszły do rady. Jeszcze jedną chwileczkę. Jeżeli pan pyta o nazwiska, to mam nadzieję, że po tej konferencji prasowej i po ujawnieniu się tego materiału w telewizji prokurator zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. Naturalnie są takie zarzuty. A zatem niech pan prokurator i policja odnajdzie, kto, jak, dlaczego, jakie nazwiska. Przepraszam bardzo, proszę nie zadawać takich pytań tym panom, ponieważ ci panowie i tak daleko posuniętą odwagą tutaj przyszli, żeby powiedzieć o problemie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, ponieważ uczestniczyłem przy zbieraniu tych podpisów, więc również takie głosy dochodziły w każdym okręgu wyborczym. W każdym, również w mieście, co jest rzeczą jeszcze bardziej dziwną. A zatem, jeżeli państwo, prasa, macie pytania o konkretne nazwiska, to bardzo przepraszam, ale to nie jest ten adres. My tylko przedstawiamy fakty, które miały miejsce, natomiast kto, co, dlaczego, to już nie należy do nas. I prosiłbym, by takich pytań nie kierować. Słuchaj. Ale jeszcze pytanie. Skoro macie panowie wiedzę o takich zdarzeniach, czy złożyliście do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Ja powiem tak, ponieważ dopiero wczoraj dotarła do mnie informacja, że ci panowie chcą powiedzieć o tym i tutaj dopiero to zrobią, więc to się odbywa dzisiaj i teraz. Natychmiast po tej konferencji zostanie sporządzone zawiadomienie przez przedstawicieli tych inicjatorów referendum zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zarówno przy wyborach poprzednich, jak i w tej kadencji. Jeszcze chwileczkę. Niech pan się wypowie, co do Google. Nie przeszedł, w tej kadencji przeszedł. Może pan się przedstawić? Jest Skorupski Krzysztof. Zagrzewa. Słucham? Zagrzewa. Nie, Zagrzewa, tak. Flaszkę została mi przyniesiona do domu. W ostatnich wyborach wyszłem, jadąc na wybory z synem samochodem, i na kogo będziesz głosował? To masz flaszkę, drugi się odzywa, jak na niego głosujesz, masz flaszkę, to ode mnie dostaniesz flaszkę dla wina. Tylko podziękowałem, pojechałem i po prostu głosowałem, na kogo uważałem, nie? Nie chodzi o to. A czemu dopiero pan wiedzą teraz, wcześniej, jeszcze nie rada nie... Wcześniej, zamierzałem się dużo razy z tym. Tylko skąd kogo bym miał poparcie? Jak podać to do publicznej wiadomości? Tak. Może. Jeszcze bardzo proszę tutaj pan Andrzej. Chciałbym jeszcze może nadmieć taki temat zastraszania społeczeństwa mieszkańców naszej gminy. Miałem przyjemność rozmawiania z drogim przedsiębiorcą tu z Indzicy. Znamy się co prawda z widzenia, ale takie po prostu rozmawiamy, jeżeli mamy okazję, rozmawiamy sobie na różne tematy. Spytałem się go wprost, co myśli na temat referendum odwołania Rady Miejskiej i burmistrza. Powiedział, słuchaj, to już powinno być zrobione dawno temu. Z tym, że rozglądał się dookoła za siebie. Ja mówię, się pyta, dlaczego pytasz? Ja mówię, bo dzisiaj będę brał udział w konferencji prasowej. Prosił mnie niemalże na kolanach, proszę nie mów mojego nazwiska, bo stracę swoją działalność, po prostu mnie zniszczą. Jedną sklepową, niedaleko ten sklep jest, potrafiono nawet wsadzić w samochód, prosić ją, żeby wsiada w samochód, przywieziono ją do lokalu wyborczego, pokazano na jakie nazwisko ma zagłosować. Zagłosowała, odwieziono też do domu, to jeśli chodzi o ostatnie wybory. Tu mówi się, że nie zastrasza się ludzi. Zastrasza się. Ludzie boją się. Ja tylko, korzystając z takiej okazji,
jeżeli większa rzesza ludzi czy będzie czytała, czy będzie oglądała nagrywany materiał, chciałbym zwrócić się z apelem, żeby po prostu przełamać swój strach i z tym i po prostu nie bać się mówić, co boli, nie bać się poruszać każdego problemu, bo to nie jest tylko problem mój, państwa, jest to problem szeroki problem całej gminy, całego społeczeństwa naszego tutaj. Jak również nie bać się pójść do jakichkolwiek wyborów, bo to, że my nie pójdziemy do wyborów, to robimy sami sobie krzywdę. Robimy sami sobie krzywdę. Po prostu to, że nie pójdziemy, to nie to, że zaszkodzimy im, zaszkodzimy sobie. I zwracam się jeszcze raz do wszystkich ludzi. Nie bójmy się. W końcu skończmy z tym, co tu się dzieje. Skończmy z tym wszystkim, z tą fikcją, że jest dobrze. Jest dobrze tylko tym, którzy siedzą na stołkach i nie widzą problemu. Nie widzą problemu. Pytam się, kiedy po raz ostatni przyjechał jakiś przedstawiciel gminy na jakąkolwiek wioskę. Przyjeżdżają tylko przed wyborami i wypuszczają swoich wysłanników, rozdając decyzje podatkowe. Tylko w takich przypadkach kontaktuje się ze społeczeństwem. Dziękuję. Jeszcze chciałem spytać, jeżeli chodzi o tą sprzedaż wyborów za alkohol, to chodzi o wybory burmistrza i rady miejskiej, czy tylko rady miejskiej i burmistrza? Może pan to sprecyzować? Ja mogę powiedzieć jedynie w tej chwili, że chodzi o rady miejskie. O burmistrza dokładnie nie mogę powiedzieć. Też pogłoski słyszałem, no ale tego nie mogę rozszerzać. Ja się słyszę szanowni, o słyszeniu nie rozmawiałem. No ale proszę państwa, pytanie jest tak szeroko i tak źle sformułowane, że czas najwyższy. I prosiłbym szczególnie przedstawicieli głosu, żeby pan formułował te pytania bardzo precyzyjnie. Bo po pierwsze, tak sformułowane pytanie jest naprawdę nie do przyjęcia. Absolutnie. Jeżeli chce pan uzyskać odpowiedź na pytanie, to powinien pan to sformułować precyzyjnie. Czego pańskie pytanie dotyczy? Jeszcze raz, czy mógłbym usłyszeć pańskie pytanie? Teraz będę pan. Ale ja, przepraszam bardzo, ja tutaj jestem rzecznikiem wszystkich tych panów. Czy mógłby pan powiedzieć? Nie, czy pan mógłby powiedzieć, tylko proszę kierować pytanie. Ja ewentualnie... Nie do pana pytam. Proszę pana, pytanie... Dobrze, ja pana proszę, żeby pan zadał pytanie. Pytanie. Proszę. Czy o tych, o których pan wspomniał, dotyczyło wyboru burmistrza i rady miejskiej, proszę pana wiedzy. Ja przepraszam bardzo, chciałbym tutaj natychmiast na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli wybory odbywają się zarówno wybierane burmistrza, jak też i rady miejskiej, to jak pan to sobie wyobraża? Czy można rozdzielić te dwa fakty? Jeżeli jednocześnie odbywają się te same wybory, to czy można rozdzielić te dwa fakty? Można, jeżeli na konkretną głosują. Bardzo przepraszam, ale też na konkretnego burmistrza głosują, tak czy nie? Pytanie jest naprawdę źle sformułowane. Jeżeli chce pan uzyskać odpowiedź, to jeżeli wybory są na przykład fałszowane poprzez przekupstwo, czy też upajanie ludzi i dotyczy to wyborów i rady, i burmistrza, które odbywają się jednocześnie, to rozdzielić się tego, bardzo przepraszam, ale nie da. Zdaje pan sobie z tego sprawę na pewno. Jeżeli pan mi powie nazwisko, na którego burmistrza... Nie proszę pana nazwiska, niech pan sobie poszuka gdzie indziej. Pan wie na... Nazwiska pan poszuka sobie pośród kandydatów, którzy brali udział w tym, którzy byli kandydatami na burmistrza i tak dalej. Kto wygrał? Też niech pan patrzy na to w takiej pozycji. Czyli jeżeli ktoś nosi, tak jak tutaj pan opowiada, że w poprzednich wyborach mniej było wódki, to nie przeszedł, w tych wyborach było więcej wódki, to przeszedł. No to co pan jeszcze chciałby wiedzieć? Jeżeli wybory dotyczą i rady, i burmistrza jednego dnia, tego samego, to jak pan sobie wyobraża? Czy to się da podzielić? Moim skromnym zdaniem nie. Może jeszcze ja... A to jest zupełnie inna sprawa, proszę. Było wcześniej też pytanie, dlaczego późno? Już chcę wyjaśnić też, dlaczego tak późno. Po pierwsze, nie miałem pewnego zaufania do naszych mediów z prostych przyczyn. Jakiś czas temu redaktor Gazety Nidzickiej chodziła po wiosce Załuski i szukała chętnego do przeprowadzenia wywiadu. Nikt nie chciał. Zgłosiłem się ja. Miałem parę słów do powiedzenia. Zaprosiłem panią redaktor do mieszkania. Wysłuchała, co miałem do powiedzenia. Był to temat dla niej oczywiście niewygodny. Spytała się, czy może zrobić zdjęcie, żeby to ładnie w gazecie wyglądało. Zrobiła zdjęcie, żebym stał z pieskiem swoim.
Zdjęcie zostało wykonane i co dalej? Co dalej? Dalej było to, że nic się nie okazało na łamach gazety, bo były poruszone tematy niewygodne. Niewygodne dla naszych władz. Temat to był ogólnie. Co robi nasze miasto z bezrobociem, z bezrobotnymi? Co robi z młodzieżą wiejską? Jaki daje w ogóle start takim młodym ludziom? Ogólne tematy. I to było bodajże 3 lata temu, także dosłownie ja nie będę w stanie sobie przypomnieć w tej chwili, bo ja mam dużo większe zmartwienia, jak pamiętać każde słowo, które było w tym czasie wypowiedziane. Jeżeli jest pani ciekawa, proszę zgłosić się do pani Rozalskiej, bo to pani Rozalska w tym czasie była u mnie. I jeżeli ma notatki z przeprowadzania wywiadu, proszę bardzo, niech pani udostępni. Dziękuję. Proszę państwa, chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć, bardzo istotną, a mianowicie, że z urzędu odchodzą młodzi ludzie, którzy nie zgadzają się poświadczać nieprawdy. Zwalniają się z pracy i odchodzą. Natomiast ci, którzy pozostają, niestety, ale wykonują polecenia swoich zwierzchników i poświadczają nieprawdę w dokumentacji w urzędzie. Przykrą, ale jednak do udowodnienia. To jest jakby kolejna sprawa, która rzutuje na to, że te władze powinny odejść. Jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie pytają nas, kto za to referendum zapłaci. Referendum w Ostródzie zdaje się kosztowało około 100 tysięcy złotych. Załóżmy, że u nas będzie kosztowało tyle samo. Ale jeżeli przyjmiemy za fakt bezsporny, że 3,5 miliona złotych kosztuje utrzymanie urzędników w ratuszu, to 2 lata, które jeszcze pozostały, to 7 milionów złotych. Jeżeli wydamy 100 tysięcy, żeby uratować 7, to uważam, że warto. I myślę, że każdy z mieszkańców uzna, że warto. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jestem przekonany, nie mam żadnych wątpliwości, że ta Rada i ten Burmistrz zostaną odwołani. Natomiast powstaje pytanie, co później. I tutaj zwracamy się przede wszystkim do mieszkańców. Nie do ugrupowań politycznych, które funkcjonują na terenie miasta i gminy Nidzica, ale przede wszystkim do mieszkańców, by już dzisiaj zgłaszali do pełnomocnika, szczególnie pana Zbigniewa Kopcia, żeby zgłaszali przedstawicieli we wszystkich okręgach wyborczych. I tu prosimy o ludzi młodych. To oni mają sobie zbudować swoją przyszłość według własnych marzeń. Dlatego zwracamy się do całego społeczeństwa, żeby wskazywali kandydatów na radnych, by już ci, którzy urzędują do tej pory, nigdy w tej Radzie nie zasiedli, ponieważ na to nie zasługują. Szczególnie zwracamy się do ludzi młodych. Szczególnie, dlatego że to ich przyszłość jest zagrożona. Jeżeli dzisiaj coś się nie zmieni, następne lata i następne kadencje będą stracone. Czas najwyższy tej władzy, która rządzi tu od niepamiętnych czasów, jak sobie przypomnę, bo albo są to ich rodziny, albo wujkowie, ciotkowie, nie wiadomo kto jeszcze, cały czas ta władza pozostaje u władzy, nie robiąc nic. To ona spycha na margines całą młodzież. Tu się nic nie dzieje. Tu nie ma żadnej kultury. Jest dom kultury i owszem, a właściwie ośrodek, można powiedzieć, na zamku, który i tak się niszczy i likwiduje. Tak naprawdę wyprowadza się wszystkich stamtąd. Mówi się tutaj, że albo zamek będzie sprzedany, albo oddany zostanie w zarząd jakiejś spółce. Co jest kolejnym przerażającym faktem. I wierzę w to, że mieszkańcy tej gminy do tego nie dopuszczą. Dlatego jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców o czynny udział w referendum. Te władze na pewno zostaną odwołane, ale na ich miejsce muszą być powołane nowe. Dlatego zwracamy się jeszcze raz do młodych ludzi, by przedstawiali zarówno kandydatów na burmistrza, jak też i kandydatów na radnych. Żeby nie było takiej sytuacji, że nie ma komu ich zastąpić, że komisarz będzie rządził do końca tej kadencji, a później znowu ci sami wejdą na to samo miejsce. Bo to by było najgorsze z możliwych rozwiązań. I tutaj chciałbym sam odpowiadać, chyba że będą jakieś inne, chociaż mówię, one są tak fatalnie formułowane i to szczególnie przez posła Dzicki, który pisze, niestety pisze i mówi nieprawdę. Mogę teraz panu przerwać? Bardzo proszę. Jeżeli panowie nie podadzą argumentów, podał pan tak poważne rzeczy, to ja nawet tego może nie wydrukuję, bo jak można bez dowodów i bez nazwisk rzucać, to nie będzie nawet prawo prasowe. Ja nie mogę ludzi pomawiać albo sugerować bez dowodów, bez nazwisk. Ależ proszę pana, chce pan, żebym odpowiedział na to pytanie?
Czy to jest pytanie? Czy będą nazwiska i konkretne, zaraz pan profesor podał kilka przykładów, i czy będzie można pytać o te, o dowody? Znaczy dowody jakie, czyje? Konkretnie. Na przykład danie mieszkania pan wspomniał. Czy w ogóle Nitra jest taka prestiżowa, żeby ktoś dawał komuś mieszkanie, ponad 100 tysięcy takie mieszkanie do 200 za jakieś stanowisko, żeby się tej osoby opłacało? A może pan powie konkretnie, o jakie mieszkanie chodzi? Proszę pana, ja mogę tylko odczytać to z listu, który do mnie został skierowany. Chce pan to usłyszeć? Ale czy nie uważa pan, że skoro się przytacza te listy, czy nie zebrać dowody na... Nie ja będę zbierał, ale nie ja będę zbierał dowody. Proszę pana, tu jest napisane tak, bo to koleżanka Sawickiej, która wynagrodziła jej ten awans kwotą 5 tysięcy złotych. Dlaczego wicedyrektorem została nauczycielka z Jagarzewa Wioletta Romańska? Bo to koleżanka Sawickiej, która wynagrodziła ten awans kwotą 5 tysięcy złotych. Co mam panu jeszcze powiedzieć? Co chciałby pan wiedzieć? Przecież ktoś tego... To nie jest tak, że ktoś może coś powiedzieć i na tym się sprawa kończy. Od tego są organy ścigania. Tak czy nie? To na pewno pan rozumie. Natomiast to, czy pan poda cokolwiek do wiadomości publicznej, czy nie, tak naprawdę nas nie interesuje. My przedstawiamy fakty, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Nidzica. A pan wie, że to jest fakt? Proszę pana, jeżeli ktoś napisał to do mnie i wysłał to na mój adres, tutaj, i napisał to w liście, to co mam panu powiedzieć? Jeszcze jest fakt, że to napisał, ale skąd pan mi przed chwilą powiedział, nie ma dowodów na to? Znaczy, jak to? Ja nie powiedziałem, że nie ma dowodów. Dowody będzie szukał ktoś inny, nie ja. Ja nie jestem organem ścigania. Proszę pana, jeżeli nie będzie, to będą odpowiedzieli ci, którzy to napisali i powiedzieli. To pan powiedział. I pan będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Tak, biorę na siebie tę odpowiedzialność. Jeżeli ktoś do mnie to napisał i ja to cytuję, to biorę na siebie tę odpowiedzialność. Jak najbardziej. Panie Stanisławie, bardzo proszę. Także biorę na siebie całą odpowiedzialność, karną i cywilną, za to, co mówię. Tak. A teraz mam takie drugie pytanie. Mówił pan, że 100 tysięcy czy 47 zaoszczędzonych w milionach to jest nic. Czyli jeżeli teraz obalimy tę władzę, to nie będziemy musieli płacić 7 milionów, bo ja nie rozumiem. Proszę pani, my nie obalamy tej władzy. My ją odwołujemy ją w konstytucyjnym i ustawowym referendum, które przysługuje mieszkańcom. Nie obalamy tej władzy. Proszę pani, jeżeli przyjdą tu nowi, przyzwoici ludzie, to te 7 milionów jest oszczędnością taką, że dostaną to właściwe osoby, które będą... Proszę pani, myślę, że są przynajmniej do 30% można zredukować ilość urzędników w tym ratuszu. I to już będą kolosalne oszczędności. Natomiast te pieniądze nie zostaną wypłacone ludziom, którzy nie dbają w ogóle o to miasto. Ani... Słucham? Ale zostaną wypłacone. Czyli żadne oszczędności nie mamy na czym szukać. Znaczy co najmniej 30% urzędników będzie musiało odejść, bo nie są potrzebni. Proszę pani, ja jestem tego pewien. A skąd pan wie, że długa władza tego będzie dla mnie, który znajdziemy sobie nowych urzędników i ten pan sobie myśli, że 30%? Proszę pani, co najmniej 30% osób tam siedzi, nic nie robi. Byłem w tym urzędzie przez co najmniej ostatni miesiąc, codziennie. Przykłady... Przez 8 godzin dziennie? Nie przez 8. A czy muszę być przez 8, żeby widzieć, że ktoś nic nie robi? Powiem więcej, proszę pani. Ci strażnicy miejscy, tak zwani, rzekomo, oni też nie są potrzebni. A to też będzie ogromna oszczędność. To też będzie ogromna oszczędność. To jest kolejna. Czy jeszcze chce pani zapytać o jakąś oszczędność? Słucham pana. Ja wymienił pan strażników miejskich, a mówił pan też o jakimś urzędniku, który nie chciał chyba potwierdzać, jeżeli dobrze usłyszałem pytanie, w urzędzie. Może chociaż jak pan nie chce nazwiska, na jakim stanowisku? Ależ niech pan to sprawdzi w urzędzie. Ma pan znakomite relacje z burmistrzem. To on panu płaci, jest pan tubą tego urzędu. I może pan to sprawdzić bez żadnego problemu. Nie mogę sprawdzić, to nielogiczne, skoro nie wiem o co chodzi. Proszę pana, nikt tak jak pan nie może tego sprawdzić. Naprawdę. Jest pan szczególną osobą w tym mieście.
Ja powiem więcej, pan proponował, byśmy my, grupa referendalna, zapłacili panu za jakieś ogłoszenie, że coś kiedyś gdzieś się wydarzy. Tak, zaproponowałem, bo takie są standardy, że jeżeli pan chce jakieś ogłoszenie, to musi płacić. Ale myśmy niczego nie ogłaszali. To nie było żadne ogłoszenie płatne. Nie, więc nie bardzo rozumiem. Nie rozumiem tego pytania. To już na to, że... Proszę pana, pan mówi o miałkich rzeczach. Wszystko dla pana jest miałkie, pod warunkiem... Proszę pana, nie dowody, lecz przyczyny. Przyczyny niosą za sobą skutek. Natomiast szukajcie sobie winnych. Jesteście dziennikarzami. Może czas najwyższy byście się wzięli za to, żeby sprawdzić każdą ewentualną działanie. Nie pisać na rzecz pana burmistrza, że on jest cudowny, kochany i najlepszy i nigdy nie będzie lepszego, tylko sprawdzajcie fakty, które są podawane do publicznej wiadomości. Opisujcie. To są fakty, to są insynuacje. Nie, proszę pana, to są fakty. Insynuacją jest artykuł pański, że na przykład Jerzy Sosnowski załatwia mieszkanie swojej mamie i dlatego robi zadymę. To są insynuacje i pomówienia. Muszą pan kłamstwa? Oczywiście, bezwzględnie kłamstwa. To zapraszam do sądu, że pan mnie pozwie, bo... Proszę pana, chce pan koniecznie się znaleźć w sądzie? Bo mówi pan, że pan mnie zaprasza. To do czego pan mnie zaprasza? Nie może pan być gołosłowny. Jeżeli pan oskarża dziennikarza, czy przedstawiciela jakiejś grupy zawodowej, że kłamie... Proszę pana, ja pana nie oskarżam. Ja stwierdzam fakt, że pan, posługując się kłamstwem zupełnym, pomawia mnie o to, że ja próbuję coś załatwić swojej mamie. I to jest wszystko, proszę pana, najsmutniejsze jest właśnie to dla was, takich dziennikarzy jak pan, że ja nie zabiegam tu o nic, ja tylko pomagam tym ludziom. Bo taki mam obowiązek, obywatelski. Ma pan święta, że to było merytoryczne argumenty, a nie pomówienia, sugestie, plotki. Proszę pana, pan mówi, że ja dopuszczam się pomówień? Na razie bez dowodów to wygląda na pomówienie. Z mojej strony? Przepraszam bardzo, czy z mojej strony? Tak, i panów, którzy sugerują, że... Proszę pana, to jest kiepski żart z pańskiej strony. To jest kiepski żart. Bardzo kiepski. Słucham. Mówił pan o tych pierścieniach, tym przysłowiowym, anegdotycznym futrze na ciele kobiety podobiecznej, która zwraca się do mocy. Teraz chciałem, prawo mówi, że jeżeli ja osoba nie przedstawi do źródła dochodów, nie ma żadnych dochodów, to powinna dostać pomoc mocy. Sugeruje pan, żeby dyrektorka mocy łamała prawo. Znamy osoby, przypadki, że osoby nie przejawiają dochodu, a w jakiś sposób są posiadaczami tych samochodów, który notabene nie jest już źródłem bogactw statusu materialnego. I co pan sugeruje? Jak się ma dyrektorka MOPS-u, bo jest pełno takich osób, którzy mogą nie pracować, nie przedstawiać i według prawa polskiego, a nie samorządu gminy Nidzica, polscy według prawa mogą chodzić na zupy do MOPS-u albo dostawać pomoc. Co pan, jak się ma? Proszę pana, ale niech pan sformułuje pytanie, dobrze? Ja bardzo pana bardzo proszę, by pan sformułował pytanie. Jak pan to zrobi, czy osoby, które po tym referendum by były, żeby osoby, które nie mają dochodu żadnego przedstawionego, że nie zarabiają, nie chodziły do MOPS-u i nie dostawały pomocy? Ależ proszę pana, to nie jest pytanie w ogóle. Pan by chciał, żebym ja panu napisał referat. Mogę to zrobić, ale to nie w tym miejscu, to nie na konferencji prasowej. Ewidentnie ośrodek pomocy społecznej łamie obowiązujące prawo w sposób rażący i tragiczny. Dla wielu ludzi, jeżeli komuś daje się 700 zł, który ma zupełnie inne warunki, a drugiemu nie daje się nic, który nie ma nic, no to przepraszam pana bardzo, to jest relacja, której ma pan, ja panu podaję przykłady, a pan próbuje mnie ciągnąć za język, żebym ja panu podał nazwisko tego kogoś, kto dostał 700 zł, niech pan to sprawdzi. Bo najpierw trzeba pójść do takich ludzi, tak, którzy mieszkają w tych mieszkaniach socjalnych. Proszę tam pójść. Proszę to sprawdzić. Czy mogę odpowiedzieć na pańskie pytanie? Najpierw niech pan pójdzie, niech pan to sprawdzi. Niech pan zobaczy, jak ci ludzie żyją i jaką pomoc oni uzyskują od pomocy społecznej. Niech pan pojedzie na wieś.
czy w tych dawnych pobegerowskich tak zwanych miejscowościach. Niech pan zobaczy, jak żyją ci ludzie. Niech pan ich się zapyta, jaką pomoc otrzymują tutaj z tego ośrodka. Tak, niech pan pójdzie do dawnego hotelu Farum. Jak tam ludzie żyją? Wilgoć, kapie im na głowę, żadnego remontu. Budynek jest dwie blaki i w środku wełna zgniła. Wilgoć niemożliwa. Wszyscy, w tym niebieskim. Wszyscy. W dawnym hotelu Farum. Proszę to sprawdzić. Proszę to sprawdzić. Proszę tam pójść, zobacz, jak oni mieszkają. No. Niech pan tam pójdzie. I oni niech tam pan powiedzą na temat pani Kamińskiej i pomocy społecznej. Pomocy społecznej i pomocy socjalnej. Tak. Jak ona wygląda? Czy jeszcze ma pan jakieś pytania? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Wspomniał pan, że o tym socjalnym budynku zbudowanym niedawno przez gminę Nidzica na ulicy Żeromskiej. Tak. Pan też tam sugeruje, że tam są słabe warunki, żeby tam pójść, bo tam byłem i... Proszę pana. Którzy żyją... Ale pytanie ja poproszę. Czy dobrze zrozumiałem, że tam ludzie żyją na Żeromskiego w tym budynku zbudowanym niedawno przez gminę Nidzica w takich skandalicznych warunkach wszyscy? Proszę pana, ale zaraz... Proszę pana, pan naprawdę nie potrafi sformułować pytania. Jeżeli pan pyta, jak żyją tam ci ludzie, to ja już na nie odpowiedziałem. Ja powiedziałem panu, że budynek na przykład ten socjalny z tej blachy tak zwanej, to jest jedna wielka tragedia. Natomiast o ten piękny budynek, czy też dwa budynki socjalne, to warunki tam są, znaczy on jest ładnie wymalowany, on jest ładnie zrobiony, natomiast ogrzewanie i wszelkie media jest elektryczne. Ci ludzie płacą 900 zł za światło miesięcznie. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, w sąsiednim budynku również, wystarczy jedną kotłownię, najmniejszą, postawić dla obydwu tych budynków i zredukować koszty tego ogrzewania praktycznie o 70%. Bo ci ludzie płacą straszliwe pieniądze. Jakiś to jest dla nich socjal. Poza tym, jeżeli oni to wyłączają, żeby mogli przeżyć, bo nie stać ich na zapłacenie za to światło, to ja się tylko pytam, jak oni mają tam przeżyć? Oni poszli tam tylko dlatego, że nie mają żadnych dochodów. A mają w mieszkaniu, tutaj gdzieś na przykład w mieszkaniu komunalnym zapłaciliby 200 zł czynszu, a tam nawet jak nie płacą nic, a mają zapłacić 900 za światło, no to pan wybaczy. Nawet kuchenka elektryczna, znaczy kuchenka jest nawet elektryczna na prąd, na siłę. Mało tego, bojler jest na prąd. Skąd ci ludzie mają wziąć na to pieniądze? Kto ma im do tego dołożyć? Skoro w takich warunkach ich tam postawiono. Mało tego, oni nie wiedzą, czy jeszcze jutro będą tam mieszkać, czy już nie. Bo nikt im tego nie chce powiedzieć, nikt im tego nie chce dać na piśmie. Co oni mają ze sobą zrobić? Za chwilę co? Na ulicy, czy być może ktoś zrobi z nich alkoholików, wywiezie ich do ośrodka bezdomnych do Mionczyna, a potem skieruje ich do szpitala i to mieszkanie zajmie zupełnie ktoś inny. Bo tak to przyszłościowo wygląda. Dla każdego właściwie mieszkania, ktoś będzie chciał sprzedać mieszkanie, zrobić z kogoś alkoholika, żeby go stamtąd wyprowadzić, a następnie to mieszkanie sprzedać zupełnie komuś innemu. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, to jest niesamowita sprawa, bo chyba wróciliśmy do tak zwanej planowanej gospodarki z dawnych lat, czyli plan 5-letni, 10-letni, 100-letni też mieli, z tym, że im nie wyszło, bo przed upływem 100 lat po prostu tamten łobuzerski, bandycki system upadł. Łobuzerski i bandycki, mówię o poprzednim systemie. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Oczywiście to jest w ramach ustawy napisane, natomiast jak jest napisane, proszę państwa, jest to uchwała numer 29/330/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 października 2008. I to jest program na 2008-2012. I panu burmistrzowi nadaje się szczególne uprawnienia w paragrafie 5, że to on ustala czynsze. I to już jest kolejne rażące naruszenie prawa. On nie ma takich uprawnień. Oczywiście jego uprawnienia tylko i wyłącznie polegają na tym, by mógł zmniejszyć lub zwiększyć, a praktycznie zmniejszyć czynsz w związku z tym, że warunki są gorsze i tak dalej. Natomiast on nie ma prawa ustalać stawki za 1 m². To jest przypisane z ustawy Radzie. A on to robi, wprowadza to zarządzeniami, proszę państwa. Zarządzenie burmistrza i pan burmistrz. Wczoraj było 2,50, jutro będzie 3. Przedwczoraj było 2,20, jutro będzie 2,50. Za ostatnie 10 lat tym ludziom przysługuje zwrot.
pieniędzy. Mało tego, większość ludzi tak bardzo daleko zalega z czynszami, że nie może korzystać z dodatków. A dlaczego zalega? Dlatego zalega, że ktoś im to bezprawnie podwyższa, bez wypowiedzenia. Rosną im koszty. W momencie, kiedy przestają płacić, bo już ich na to nie stać, następuje tragedia, bo dodatku nie dostaną. Za chwilę są zadłużeni na tyle, że można ich wyrzucić na ulicę. Wydać wyrok, zgłosić to do sądu, wydać wyrok, wystawić ich na ulicę, meble zniszczyć, wyrzucić, kogo to obchodzi i co ci ludzie mają dalej robić? Ilu ludzi jest bezdomnych na naszym terenie? Czy państwo to wiecie? Ilu ludzi zostało usuniętych z mieszkań? Może byście to sprawdzili. Szczególnie do dziennikarzy się zwracam. Do radia również Olsztyn. Byście to sprawdzili. Pan się śmieje. Czy to jest śmieszne? Nie, nie śmieję. No, dziękuję bardzo. Pan się śmieje po prostu. Ja się do was zwracam, byście to ustalili. Bezdomność jest zapisana w urzędzie. Ja nie mam dostępu do tych dokumentów. No, znam, że było 10 osób na dworcu spotykało. I tylko 10 jest, pan uważa? Nie wiem. No to niech pan to sprawdzi. My nie umiemy odpowiedzieć na tak trudne pytanie, ponieważ wszystko jest zanotowane w gminie. Tam nie ma dostępu. Mało tego, burmistrz w ogóle nie chce rozmawiać z ludźmi. Nawet w najbogatszych gminach, to wolę sobie zauważyć, Wrocław, panie, są ludzie bezdomni. Proszę pana, ja powiem tak. Jedni chcą być bezdomni, a inni do tego zmuszono. W nienaturalny sposób. W sposób bestialski. Wręcz. To mi nie pisze. Gazety niemieckie. Nie, nie wiem. W ostatniej gazety niemieckiej jest. Pan Andrzeja wyrzucili z mieszkania. Wymordowano go. Piszę w gazety niemieckiej. Natomiast jeszcze tutaj chciałbym z tego miejsca zaapelować do wszystkich mieszkańców. Do wszystkich. Przestańcie się bać. Powiedzcie gdzie, w jakich jeszcze okręgach wyborczych dochodziło do takich sytuacji. Bo to, że mówiliście nam to podczas zbierania podpisów, nie chcąc złożyć podpisu tylko dlatego, że się boicie, że te podpisy trafią do Urzędu Miasta, wszystkie te popierające, tylko te pierwsze 20 zostało ujawnionych i może być ujawnionych. Pozostałe trafiają do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego, który, jak twierdzi, zostaną zachowane w tajemnicy. Problem z lokalnymi komunalnymi. Nawet dzisiaj jest tutaj w kurierze Nidzickim problem z lokalami komunalnymi. Naszą redakcję odwiedził pan Andrzej, mieszkaniec Nidzicy, który poinformował nas i został wymeldowany z mieszkania, w którym niegdyś mieszkał. Mieszkałem w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Warszawskiej. Niestety zostałem z niego wymeldowany, opowiada. Pogodziłem się z tym. Mam orzeczenie sądu i nie neguję tej decyzji, dodaje. Pan Andrzej jednak wielokrotnie starał się o przydzielenie mu lokalu komunalnego. Niestety za każdym razem spotykał się z odmową. Spytaliśmy więc w Urzędzie Miejskim, dlaczego tak się stało. Decyzja odmowa wynikała z faktu, że gmina Nidzica nie dysponowała na dzień dzisiejszy i nie dysponuje żadnym lokalem. Czyli z jednego można go wyrzucić, nie dając mu nic za to. Także i takie przypadki można mnożyć. Ale słuchamy. Prosimy o pytanie. Ja mam do pana pytanie, prawda? To znaczy, jedną chwileczkę, bo to tak naprawdę to dziennikarze zadają pytanie. Nie, ale nie, czy pan wie, ile kosztowało wybudowanie tych mieszkań socjalnych na Żeromskiego? Ile pieniędzy? Ale no, cirka, może pan powiedzieć? Nie. 2 miliony, 3 miliony, 5 milionów, ile? Nie pamiętam. A, to ja panu powiem, że mówili mieszkańcy, że ulotki mieli i to mieszkanie kosztowało 6 milionów złotych. To wyszło, że jeden metr kwadratowy kosztował 15 tysięcy złotych. Wybudowanie tego kawałka, metra kwadratowego dla mieszkań. 6 milionów. A za takie pieniądze budowała nie 40 mieszkań, a 80, 100 mieszkań. Znaczy, przepraszam, nie 10 mieszkań, a 30 mieszkań. Za te pieniądze. I z centralnym ogrzewaniem w ogóle kompleksowo wykończyć. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli dzisiaj średnio 4 tysiące kosztuje metr kwadratowy, a tam 15 tysięcy. A tam 15 tysięcy, to jak to ma się do rzeczywistości? Co to za socjal? Mało tego, jakiś to jest socjal, kiedy ci ludzie mają tylko i wyłącznie elektrykę i nic nie mogą zrobić z tym, bo nie stać ich na opłatę za światło. Mało tego, to nie jest ogrzewanie elektryczne, tak zwane ekonomiczne, czyli w tych panelach i tak dalej. Tam wiszą tylko farelki na ścianach. Farelki na ścianach wiszą. Tak wyposażyło to miasto tych ludzi, warunki do przeżycia. Niech państwo to pójdą sprawdzić.
O wsi nie wspominam. Niech Państwo tam też pojadą, bo też jest bardzo ważne. Na wsi są szczęśliwi ludzie, nieszczęśliwi. Proszę Pana, ja mówię o pomocy społecznej. Nie są obywatele, nie mają jednego mieszkańca, naszego mieszkańca do szczęśliwego? No się pytam, ile procent szczęśliwych na wsi jest ludzi? To jest ludzie? Za subiektywu. Proszę Pana, 5% zadowolonych i szczęśliwych, a reszta? A 95%? Ja powiem więcej. Ostatnio, na ostatniej sesji pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Kieszkowski, czuł się obrażony, że ja mówiłem, że w tym mieście ludzie umierają. Umierają z głodu albo zapijają się na śmierć. Ja przedstawiłem tylko fakty, a on obraził się tym faktem, że ja przedstawiłem fakty. Nie wydaje się panu to śmieszne? Wydaje, że z głodu, bo się mogłby pan przytoczyć, bo to jest też poważne. Czy ktoś umarł w mieście z głodu? Proszę pana, jeżeli wiadomości internetowe podają, że w ubiegłym roku na terenie miasta Nidzicy i gminy popełniono 40 samobójstw, to co pan na to? Podstawowy byt tym, którzy nie są w stanie sobie poradzić. Z różnych względów. To państwo tak naprawdę pozbawiło nas zakładów pracy i paru innych rzeczy. To państwo zniszczyło wszystko, sprzedaje, rozkrada również przy okazji. To państwo, władze, te na górze i te niżej, niszczą to społeczeństwo poprzez pozbawienie ich środków do życia. A później mówi, radźcie sobie sami. Najpierw im mówią, idźcie sobie na zasiłek dla bezrobotnych. Najpierw ten zasiłek miał być do końca życia, potem już tylko na rok. A później jeszcze w miejscach, gdzie nie ma tego zagrożenia bezrobociem, już tylko na pół roku, a później umierajcie. Nie macie ani opieki medycznej, ani nic, bo nic wam z tego tytułu nie przysługuje. Tak się żyć nie da. I władze, zadaniem własnym gminy jest dbanie o tych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli nie zabezpieczymy podstawowych potrzeb, podstawowych, ja nie mówię o cudach, ja nie mówię, że wybudujemy natychmiast im mieszkania i że natychmiast damy im wszystko, łącznie z pieniędzmi na życie. Bo to nieprawda. Tak nie zrobi nikt, bo nie ma takiej możliwości. Ale przynajmniej powinien, ma obowiązek zminimalizować sytuację tragiczną. Natomiast tego się nie robi. A urzędnicy żyją świetnie, cudownie, wszyscy się śmieją. Zadowoleni są, śmieją się z tych, którzy mają źle, a zadowoleni są ze swojej sytuacji, bo biorą po parę tysięcy złotych i mają tak naprawdę to wszystko gdzieś. Także to są problemy tego i to nie jest tylko problem tego miasta i tej gminy, żebyśmy się nie oszukiwali. W wielu przypadkach jest podobna sytuacja, ale tak naprawdę to społeczeństwo ma obowiązek i prawo bronić swoich praw. I tutaj po raz pierwszy odważyło się po raz pierwszy od wielu lat powiedzieć władzy nie. I stąd to referendum. A przyczyny? Co najmniej 4 zostały dzisiaj wskazane i to bardzo ciężkie. Natomiast możemy ich wymieniać więcej w nieskończoność i możemy to udowodnić bez żadnego problemu. Jeśli panu się wydaje, że ja się obawiam stanąć przed jakimkolwiek sądem, to nieprawda. Ja nie tylko się nie obawiam, ja jestem gotów powiedzieć, że na pewno się obronię. I wszystkie te argumenty zostaną obronione, które tutaj przedstawiłem dzisiaj, które przedstawiłem na poprzedniej konferencji prasowej. Ta konferencja prasowa jest ostatnią konferencją, jeśli chodzi o grupę inicjatywną i zbieranie podpisów. Natomiast na pewno będą następne w momencie, kiedy już będziemy mieli potwierdzenie to, że referendum się odbędzie i tak dalej, chociaż radni mówią, że na pewno wniosek będzie odrzucony. W co trudno dzisiaj uwierzyć, ale chyba wiadomości mają jakieś bardzo mocne, skoro tak przedstawiają sprawę. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych w Nidzicy informuje, iż zgodnie z artykułem 11 ustęp 3 i 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych, dziennik ustaw i tak dalej. Decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 5 stycznia 2011 roku, znak sprawy, wygaśnie z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Proszę Państwa, jak można informować człowieka, który uzyskał prawo do zasiłku opiekuńczego, że on z dniem za pół roku straci te uprawnienia. W związku z tym, że nowa ustawa weszła z 7 grudnia 2012 roku. Przecież to jest pospolite oszustwo. Kłamstwo i oszustwo.
Prawo nie działa wstecz. To zasada, która obowiązuje nie tylko u nas, na całym świecie. Jeżeli jakakolwiek zmiana weszła w życie, to dotyczy to tylko osób, które po tej zmianie uzyskają takie lub inne uprawnienia. Natomiast nie dotyczy to osób, które te uprawnienia nabyły. A taka informacja idzie w świat i ludzie dzisiaj już płaczą, że oni nie otrzymają tego świadczenia. Lub też sytuacja inna. Tutaj wskażę z nazwiska i z imienia państwo Kosiorek, którzy mieszkają na ulicy, przepraszam, na Piątkach. Na Piątkach. Dwie osoby, jedna i druga niepełnosprawna. Jedna leżąca, druga jeszcze chodząca o dwóch laskach. W sytuacji tragicznej i krytycznej. I córka ich nie może uzyskać świadczenia na opiekę nad nimi. A dlaczego? Bo państwo mówią, że jeżeli ci państwo się rozejdą, czyli jak będą mieli rozwód, to wtedy którym z tych państwa ona będzie się mogła opiekować, a jeśli się nie rozejdą, to nie ma takich szans. To kolejne pospolite kłamstwo i oszustwo, ponieważ córka ma prawo się opiekować zarówno jednym, jak i drugim. A pani dyrektor i pani żelazna tak zwana, to jest żelazna dama. Można powiedzieć spokojnie, że to jest żelazna dama w ośrodku pomocy społecznej, która może wszystko i chce wszystko. Ona zawłaszcza sobie wszelkie prawa, bo kiedy wczoraj byłem z jedną z pań tutaj, którą reprezentuję jako pełnomocnik, to pani żelazna w obecności pani dyrektor, podczas rozmowy z panią dyrektor zaczęła się wtrącać, zresztą wezwałem tam również policję na interwencję, która była konieczna, ale pani żelazna zaczęła się wypowiadać w imieniu pani dyrektor. Ja się tylko zapytałem grzecznie pani dyrektor, jakim prawem ta pani się wtrąca. Ona przyniosła tylko dokumenty, które miała przenieść. Usiadła sobie i siedziała jako środowiskowa czy coś takiego. I zaczęła się wtrącać do rozmowy. Pani dyrektor mówi, że ona ma takie uprawnienia. Dobrze, proszę pani, to w takim razie ja już z panią nie rozmawiam, tylko będę rozmawiał z panią żelazną. Ale odnośnie pani żelaznej. Pani żelazna wraz z panią dyrektor ma tak nieograniczoną władzę, że może zrobić wszystko. Może zgnoić człowieka, sprowadzić go do parteru, pomówić go o alkoholizm i nie wiadomo co jeszcze i pozbawić go wszelkiej możliwości na przykład kontaktu z rodziną. To jest przerażające. Bestialskie i przerażające. Tak właśnie funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, który notabene podlega panu burmistrzowi. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. To pan burmistrz 3 razy powołał komisję, żeby właśnie ta pani zasiadła na tym stołku, kiedy podczas poprzednich konkursów 2 wygrywał zupełnie ktoś inny. Podobna sytuacja się dzieje w innych spółkach. To tak jak łączy się, na przykład w tej chwili przygotowuje się połączenie ZBM-u z jakimś tam z usługami, tak. Tylko dlatego, że ci już właściwie przejedli wszystko i zaczynają zżerać drugie. Jednym jest tak źle, że już nie może być gorzej, drugim jeszcze jest trochę lepiej, to oni to łączą, żeby ten, gdzie było gorzej, mógł obżerać tych, który do tej pory obżerał. No to jest, proszę państwa, kuriozum. Ja przepraszam bardzo, ale o tym trzeba powiedzieć. To jest kolejny powód i przykład, jak się tutaj rozgrywa to wszystko. Poza tym Dom Kultury kosztuje kupę pieniędzy, a co się dzieje w tym Domu Kultury na zamku? Proszę bardzo. Mógłby pan wymienić chociaż 3 imprezy, na których ostatnio pojawiłem. Jestem wielkim nośnikiem kultury, które zaproponowano mieszkańcom Wilczycy, żeby pan uchwalić wiedzę na temat kultury. Bo mnie irytuje taki argument, że się nic nie dzieje, ludzie mówią na przykład o kulturze, a chodzę na te imprezy. Na jakie imprezy? Proszę wymienić chociaż jedną, na której pan był. To fascynujące spotkanie z kiedy? Panią Moniką Sawicką w ubiegłą środę z okazji Dnia Kobiet z pisarką. Raz. Koncert jazzowy 2. Mówiłem to poprzedniego tygodnia. Ile osób chodzi? To demagogia. Proszę pana, przepraszam bardzo, ale proszę nie używać słów, których znaczenia pan nie zna. Demagogia to co? Pan mówi, czy przytacza świecą salę, imprezy proponowane przez niemal tłoków, a pana też tam nie widziałem na takiej imprezie. Ależ proszę pana, a czego pan ode mnie oczekuje? Myśmy w tym czasie zbierali no podpisy. No bo uważam, że to jest rażąco niesprawiedliwe dla NOK-u, że nie organizują. Ale ja się pytam, jaka kultura tu się dzieje? No załóżmy, że było coś, jakieś spotkanie czy zbęd. No co dalej? To jest regularne. Spotkanie z pisarką. Regularne. Dobrze. Kiedy ostatnio było poprzednie? Ja się pytam, kiedy było ostatnie? Wcześniej. Widzi pan, pan sam nie potrafi odpowiedzieć na to, ja gdzie pan był. Bardzo przepraszam pana, jeżeli pan czyni zarzut pod moim adresem, to musi pan sam odpowiedzieć na to trudne pytanie. Pan mówi, że pan bierze udział w jakichkolwiek tutaj imprezach kulturalnych. Nie, Dom Kultury został już dawno wyprowadzony z zamku, natomiast pozostali tam tylko urzędnicy, którzy biorą pieniądze za friko, za nic więcej.
Oni tam siedzą sobie, czy pan widział, co oni robią? Oni tam tylko siedzą i się nudzą. A są tak znudzeni, że po prostu szok. Proszę przyjść tam i zobaczyć, co oni naprawdę robią dla tej kultury i dla tego miasta. Poza tym, że tam siedzą i biorą pieniądze. Organizują imprezę. No tak, oczywiście. Dla siebie, dla siebie. Muszę panu powiedzieć, że co najmniej dwa razy, będąc na zamku, spotykając się z mieszkańcami miasta na tym zamku, rzeczywiście było tam co najmniej dwie imprezy, ale odnosiły się one do zupełnie co innego, do czego innego i zupełnie inny temat na tych imprezach były rozmowy. To były imprezy, na których się spotykali ludzie, którzy zastanawiali się, co dalej z nimi będzie. I jak daleko posuną się mieszkańcy tego miasta. Czy rzeczywiście ich odwołają, czy też nie. Tak było. Co najmniej dwie imprezy takie się odbywały na zamku. Dlaczego, niech mi pan teraz jeszcze jedną rzecz wytłumaczy, dlaczego harcerze znaleźli się w kinie? Jakie tam jest dla nich miejsce? W kinie. Pan to wie, bo pan tam jest obok. Słucham, dlaczego harcerze tam się znaleźli? Dlaczego ich wyprowadzono z tego obiektu, z zamku? A dlaczego nie ma ich tam? Dlaczego sala lustrzana do baletu jest zamknięta dla dzieci, tutaj dla dzieci, które się uczą baletu w sali nad zamkiem? Dlaczego? Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Ach, pan jest niekompetentną, a pan mówi, że imprezy są, a sala lustrzana, która była... Ja jestem odbiorca tych imprez, dziennikarz chodzą na imprezę. Proszę pana, czy pan... Przepraszam pana bardzo, ale czy może pan powiedzieć, który z pani jest rocznik? Ja jestem 57. 69. To co pan wie na temat tego, że była kiedyś sala lustrzana na zamku i do dzisiaj jest, tylko zupełnie inne imprezy tam się odbywają. A to była sala lustrzana do baletu, dla tych, którzy uczyli się baletu. Niestety w tej chwili nad knajpą, nad białą, dzieci się uczą. W jakiej sali pan wie? Był pan tam na tej sali? No i co? Gdzie jest sala lustrzana? Dlaczego ich stamtąd wypędzono? Niech pan odpowie na to pytanie. Świetny dziennikarz pan jest po prostu. Żenuła. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Proszę. Chciałbym spytać, czy do tej pory, do zebrania tych podpisów, popierają panie, czy to są osoby indywidualne, czy jakieś grupy już, jak może miejscowości, bardziej się inicjatywą wykazały, grupy społeczne. Proszę pana. Skąd, czy to piękne pomieszczenie, skąd macie. Proszę pana, czy mógłby pan formułować pytania pojedynczo? Czy mam notować? Nie, podzielę. Słucham. Pytanie pierwsze. Czy referendum popierają do tej pory osoby indywidualne, czy już są jakieś grupy? Proszę pana, odpowiadam na to pytanie. To referendum o odwołanie Rady Miejskiej i Burmistrza w Niedzicy jest z inicjatywy mieszkańców. Chyba pierwsze w życiu tego miasta z inicjatywy mieszkańców. Żadna partia polityczna nie udzieliła nam żadnej pomocy, mimo że na pierwszej konferencji prasowej zwracaliśmy się o to, żeby pomogła nam w zbieraniu podpisów. Żadna. Nikt jak do tej pory nie odważył się przyjść do nas i pomóc nam w zbieraniu podpisów. Podpisy zbierały trzy zespoły. Dwuosobowe. Przepraszam, jeden był jednoosobowy. Czasem dwu. To były trzy zespoły. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo, by nazwiska nie dotarły do pana burmistrza. Już pan burmistrz i tak wie, nie ma co ukrywać. Tak? No proszę. W każdym razie po pierwsze, dla bezpieczeństwa. Po wtóre, podpisów nie zbieraliśmy nawet od osób, które w jakikolwiek sposób rodzinnie są powiązane z pracą w urzędzie. To też warunki bezpieczeństwa, żeby na wypadek, gdyby cokolwiek się złego wydarzyło, ponieważ jeżeli radni twierdzą, że nie mamy żadnych szans na przeprowadzenie tego referendum, to należało zachować najwyższe warunki bezpieczeństwa dla tych ludzi, by nie nastąpiła zemsta. Powiem więcej, do wszystkich mieszkańców docierali ludzie, nie wiem kto, nie chcą powiedzieć, którzy powiedzieli, że ktokolwiek podpisze ten wniosek o popierający referendum, natychmiast utraci pracę lub też nigdy nie znajdzie pracy w Niedzicy. Nigdy u nikogo. Co jest kompletną, że pracodawcy tak powiedzieli, co jest kompletnym kłamstwem, pospolitym, kompletnym kłamstwem. Chyba że przyjmiemy, że są to pracodawcy, tak zwani ci, którzy nie są zainteresowani, żeby to miasto się rozwijało. Którzy to są z imienia i z nazwiska? Państwo doskonale wiecie. Ja tych nazwisk wymieniał nie będę. Dobrze, to skoro może jesteśmy przy podpisach, ile dokładnie zostało zebranych podpisów, ile jest ponad wymagany limit?
Znaczy ja powiem tak, moim skromnym zdaniem nie ma żadnego znaczenia, ile ponad limit. Natomiast 1730 zostało zebrane już w sobotę. Zbieramy cały czas. Oczywiście z natężeniem różnym w miarę możliwości. Chodzimy w tej chwili po domu. Do jutra zbieramy podpisy tutaj. Natomiast jest tych podpisów już dużo ponad 1800. I tak jak zamierzyliśmy, postanowiliśmy zebrać co najmniej 100 podpisów w każdym okręgu. I do tego dążymy. Żeby te 100 podpisów dało w przyszłości tym przyszłym radnym, którzy zostają wyłonieni spośród tych środowisk. Bo prosimy przede wszystkim, żeby ludzi wybierano spośród siebie. I żeby to byli ludzie młodzi, którzy mają zbudować sobie przyszłość, mają zrealizować swoje marzenia w tym mieście. To jest przede wszystkim podstawowa rzecz i podstawowe działanie. Natomiast będziemy robić wszystko, żeby tych podpisów było co najmniej 2100. Nie wiem, czy to pytania były, czy opowiadania tego pana, jak się dzieje. Czy to miało być odpowiedzi już moje. I to pismo, które ja również dostałem tutaj, o którym wspomniałem, o tym nepotyzmie, dostali również wszyscy radni. Wszyscy radni miasta Nidzicy i gminy oczywiście. I pisze tutaj między innymi tak. Radni szukają oszczędności. Dlaczego więc w szkołach nadal pracują nauczyciele, którzy nabyli prawa emerytalne? Może czekają na zwolnienia i wysokie półroczne rekompensaty, kiedy kończą się te układy i układziki? To pismo otrzymali radni miasta, ale tylko pan Alfred Potapiuk ujawnił treść tego pisma. Dlaczego tylko jeden z radnych ujawnił ten list? Bo reszta to tchórze działający pod dyktando burmistrza. No to są takie fakty, które zostały tu opisane. Poza tym chciałbym, żeby jeszcze panowie się odnieśli do tego wyłączenia światła na wsiach, jak to wygląda. To znaczy w tamtym tygodniu, bo jak się nie mylę, to druga lampa została wyłączona. Tak samo i na wsiach, jak i w mieście, to jest oszczędności. Szukamy. U nas w miejscowości już od dużego czasu, bo nie na lampa świeci, ale to zapalił gmina dopiero, jak urzędnik z gminy nogi była złamana. W innym przypadku nie widzę tego. Po prostu w ogóle nie wie, co się dzieje w takich wioskach. Oni pytają, wspominałem wcześniej, wiedzą tylko od kogo ciągnąć podatki i kogo zgnębić. Nic poza tym. Generalnie teraz na rękę jest właśnie to jasno jest to, po co będą włączali światło. I tutaj, proszę państwa, chciałbym jeszcze jedno powiedzieć, że generalnie ta władza obecna wraz z radnymi pauperyzuje społeczeństwo, czyli pozbawia ich środków do życia. Powiem jak. Przede wszystkim, jeżeli człowiek zarabia mniej niż musi wydać na wyżywienie, to nie stać go już na opłaty za czynsz i nie stać go już na nic. Takie miasto nigdy nie będzie się rozwijać. On po nic innego nie pójdzie, żeby kupić, tylko kupi to, co najpotrzebniejsze do jedzenia. I na tym się temat kończy. Jeżeli tak ma wyglądać rozwój tego miasta, to ja gratuluję tym władzom i jeszcze raz z tego miejsca wzywam pana burmistrza do debaty publicznej. Niech się broni. Dajemy mu pełne prawa do obrony. Co zrobił, czego nie zrobił, a co zrobił źle. Mam nadzieję, że po tej konferencji prasowej, po raz wtóry wezwany, bo na pierwszej również taka sytuacja miała miejsce, żeby stanął do publicznej debaty, żeby wyznaczył miejsce w urzędzie, żebyśmy mogli tam pójść, usiąść i z nim rozmawiać. Mam nadzieję, że się odważy, bo jak na razie to pospolity tchórz. I tak naprawdę to chyba wszystko, co moglibyśmy powiedzieć na tej konferencji. Chyba, że państwo macie jeszcze jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Chciałem spytać, kto finansuje wynajem tego ładnego pomieszczenia na biuro referendalne, czy to jest... A moja odpowiedź brzmi tak. Dlaczego pan o to pyta? No, to mnie interesuje, czy to wolontariat, czy to może jakaś grupa, może jakiś biznesmen. Transparentność. Znaczy, o jakiej transparentności pan mówi? Bo tego nie rozumiem. Dlaczego nie może pan odpowiedzieć? Ja się pytam, o jakiej transparentności pan mówi? Pan posługuje się już w tej chwili pomówieniem. Pan mówi, czy jakaś grupa jest mieszkańców. Więc jakie jeszcze pytanie chce pan usłyszeć? Nie ma tutaj żadnych partii politycznych, ani żadnych biznesmenów. Więc nie rozumiem w ogóle pytania. Jeszcze raz. Tak, bardzo proszę. Proszę pana, jakie to ma znaczenie dla pana? Pan burmistrz nie znalazł dla nas żadnego lokalu. To znaczy, że co? Ale nieważne, kto za to zapłacił. Czy to zapłaciłem ja, czy zapłacił pan Zbigniew, czy zapłacił pan Andrzej. Jakie to ma dla pana znaczenie?
musieliśmy wynająć ten lokal. Nie wystarczy to panu? I musimy za niego zapłacić. A kto za to zapłaci? Przepraszam bardzo, ale to pytanie nie na miejscu. My mieszkańcy za niego zapłacimy. Ja za to mam pytanie do pana Jaworskiego. Kto finansuje pańską gazetę? Głos Nidzicy. Wszyscy podatnicy. Czyli pan burmistrz. A kto pana opłaca? A kto pana opłaca konkretnie? Ale czy, kto panu płaci? Czyli pan zżera nasze pieniądze. Kto panu płaci w tym momencie? Czy płaci panu burmistrz? Nie może pan mówić, że burmistrz jest osobą. Kto pana zatrudnia? Rada Miejska. Nie, przykro mi bardzo, ale Rada Miejska nie może zatrudniać. Ale Rada Miejska nie ma prawa zatrudniać. Czyli zatrudnia pana pan burmistrz. I to jest wszystko, proszę pana, co mamy do powiedzenia na temat pańskiej działalności. Smutnej zresztą, a czasami nawet okrutnej. Z wielką przykrością to stwierdzam. Proszę pana, czy pan nie jest w ogóle nigdy przygotowany do rozmowy? Kiedy pan się stawia na konferencji prasowej, to nie zna panu treści ustawy tej o referendum? Bo ja już wielokrotnie panu to mówiłem. Jeżeli pan nie zna przepisów, nieznajomość przepisów nie zwalnia pana z odpowiedzialności. Odpowiadam panu na pańskie pytanie. Słucham. Ze względów bezpieczeństwa 21 samochodów pojedzie zawieźć do komisarza wyborczego podpisy zebrane w 21 okręgach. A wie pan dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa. Bo ktoś powiedział, że może coś grozić temu, kto ewentualnie będzie to wiózł. Jeżeli włożylibyśmy to do jednego samochodu i ten samochód uległby wypadkowi, to znaczy, że podpisów by nie było. A zatem 21 samochodów pojedzie. Kiedy? Nie wiem, proszę pana. Może jutro, może pojutrze, a może w poniedziałek, może we wtorek. Najpóźniej. W każdym razie podpisy już są zebrane. Jeśli chodzi o wymaganą liczbę. A jest ich prawie 1900. Ale chcemy mieć 2100. I 21 samochodów pojedzie zawieźć to do biura wyborczego, do komisarza wyborczego w Olsztynie. Każdy samochód będzie wiózł jeden okręg wyborczy. Czy chciałby pan coś jeszcze wiedzieć na ten temat? Nie, chciałbym to zobaczyć. Proszę pana, zapraszamy w takim razie, niech pan nas śledzi. Nie, możemy tutaj zrobić zdjęcie. Przykro mi bardzo, ale to nie będzie możliwe. Jutro ten lokal zostaje zamknięty i zostaną klucze właścicielowi i na tym to działanie w tym lokalu się kończy. Pozostają już tylko zbieranie podpisów u mieszkańców bezpośrednio w domach. Czy jeszcze ma pan jakieś pytania? Dziękujemy w takim razie i do widzenia państwu. We'll be right back.